Gratulacje. Drodzy Państwo, są odkrywcami nowych przestrzeni i nie powielają cudzych kroków, a tym samym już na starcie mają przewagę. Przed nami kolejna kategoria. Chmury czasem przysłaniają szczyt, ale tylko tym, którzy stoją na dole. Nasi kolejni nominowani na ten szczyt patrzą już z innej perspektywy, a chmury tak naprawdę trzymają w rękach. I świat też mają na wyciągnięcie ręki, bo to już 16 krajów na 4 kontynentach. To przychody, które rosną co roku o 30% i tak co roku. To jeden z największych w Polsce dostawców oprogramowania, firma z giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Panie i panowie, PGS Software, Paweł Gurgul i Wojciech Gurgul. PGS Software jest firmą robiącą oprogramowanie na zamówienie dla klientów z zachodniej Europy i różnych innych części świata. Te projekty, które my robimy, powodują, że nasi klienci stają się innowacyjni i nowocześni, dlatego że umieją dostarczać lepsze usługi, bo wyciągają wnioski z tych informacji, które mają. Stworzyliśmy firmę, która ma w tej chwili ponad 650 pracowników i współpracowników, 3 biura w Polsce, 2 spółki zależne za granicą, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, która jest spółką giełdową. Ta możliwość robienia nowych rzeczy, ciekawych, interesujących, nas bawi najbardziej. Jest tylko jeden lider i my chcemy być tym liderem. Nazywam się Wojciech Gurgul. Nazywam się Paweł Gurgul. Jesteśmy współzałożycielami PGS Software. Jesteśmy przedsiębiorcami. A o wręczenie dyplomów poprosimy teraz pana Bogdana Pukowca, członka zarządu Totalizatora Sportowego. Przychody, jako się rzekło, rosną o 30%, prawie 100 milionów złotych i mocne zyski. Wysokomarżowy biznes. Gratulujemy. A teraz, proszę państwa, poważne granie. Choć poważnie na początku to mogło akurat nie brzmieć, ale szybko okazało się, że skrzyknięcie młodych, utalentowanych, kreatywnych ludzi i udostępnienie im przestrzeni do tworzenia było tą właściwą drogą, bo przecież dobrze jest grać na własnych zasadach, a jeszcze lepiej na tych rynkowych wygrywać. I dobrze jest grać wspólnie, grać w drużynie i grać elastycznie, tak żeby oferować klientom taki towar, jakiego właśnie potrzebują. Tak działa Krzysztof Kostowski, Playway. Playway to jest deweloper gier komputerowych, który łączy w sobie około 50 podmiotów. I celem było, żeby wszystkie podmioty razem się wspierały. Z jednej strony dajemy preprodukcję, którą zespół bierze do siebie. Później współpracujemy na etapie różnych akcji marketingowych, żeby ta gra była wyrazista. Promujemy ten tytuł, później sprzedajemy go. Stworzyliśmy kampus, czyli miejsce pod Warszawą, w którym zespoły mogą sobie siedzieć, mieszkać i tworzyć gry. Daliśmy programistom, grafikom możliwość bycia własnymi szefami. Nie są to gry z wielkimi budżetami. Możemy tworzyć mniejszą grę za mniejsze pieniądze. Jeśli ona się nie uda, od razu przechodzimy do kolejnej produkcji i nie zabija to spółki zależnej ani nas, jeśli coś się nie uda. Nazywam się Krzysztof Kostowski, jestem prezesem Playway SA, jestem przedsiębiorcą. I następuje, drodzy Państwo, wręczenie dyplomu wręcza pan Piotr Krupa, prezes zarządu Kruk SA, przedsiębiorca roku 2017. A przedsiębiorstwo Playway rośnie i to dynamicznie, z grupy 5 spółek już do 30 i przychody też idą w górę do prawie już 44 milionów złotych w 2017. Poważny gracz. Sami mówią, że chcą mieć wpływ na życie miliardów ludzi. Na szczęście dodają, że pozytywny. Ten świat na lepsze ma zmieniać technologia, której oni chcą być guru. Mnie osobiście przekonuje do nich fakt, że są z Poznania, a po ich biurze biega pies. Lokalny patriotyzm, brawo. I jeszcze ta skala też przekonuje do spółki NetGuru. 500 osób pracuje dla klientów z całego świata, oferując im cyfrowe produkty dla startupów i korporacji. Wiktor Schmidt i Jakub Filipowski, NetGuru.
NetGuru zajmuje się tworzeniem software'u i doradzaniem klientom, jak budować oprogramowanie. Musimy bardzo dobrze rozumieć, jakie są trendy na rynku, w jaki sposób technologia może wpływać na życie ludzi i w jaki sposób wykorzystywać technologię do tego, żeby to życie ludziom upraszczać. Każdy z naszych pracowników może pracować skąd chce tak naprawdę. Liczy się dla nas to, czy są efekty tej pracy i czy te efekty są wysokiej jakości. Moja ulubiona wartość – eksperymentować i szukać nowych sposobów na robienie rzeczy. I dzięki temu możemy właśnie budować coś, co jest nie tylko technologicznie innowacyjne, ale też w jakiś sposób od strony biznesowej czy społecznej zmienia świat. Nazywam się Jakub Filipowski. Nazywam się Wiktor Schmidt. Jesteśmy współzałożycielami NetGuru. Jesteśmy przedsiębiorcami. A dyplomy nominowanym wręczą pani Agnieszka Tałasiewicz, partner w kancelarii prawnej EY Law oraz Mateusz Pociask, partner zarządzający działem doradztwa podatkowego EY Polska. I biznesowe dane finansowe. Firma rośnie, przychody przekraczają już 37 milionów złotych w 2017 i coraz więcej ukończonych projektów. 125, bardzo duża dynamika w porównaniu z poprzednim rokiem. Wielkie brawa. To będzie rozmowa kontrolowana i wyreżyserowana przez naszego kolejnego nominowanego. Roboty do roboty. Voistel Communications, czyli lider branży, który zaczynał w niszowej dziedzinie, teraz spółka na New Connect. Dawid Wójcicki, Voistel Communications. Voistel Communications zajmuje się automatyzacją głosowej komunikacji pomiędzy firmą a jej klientami. Mówiąc wprost, możemy rozmawiać z robotem o tym, o czym do niedawna rozmawialiśmy z konsultantem. Nasze roboty uzyskują od klientów deklaracje spłat zadłużenia w określonym terminie. Przypominamy też o wizytach, o udziale w konferencjach, o terminach badań lekarskich. Robiliśmy wszystko, co możemy po to, żeby ta rozmowa mogła mimo wszystko być jak najbardziej naturalna. I w tym podejściu jesteśmy faktycznie unikalni. Tworzyliśmy rynek, do dzisiaj go tworzymy. Musimy go edukować, musimy pokazywać te potrzeby, musimy pomagać przedsiębiorcom wyciągać wnioski. Żyjemy w czasach, w których to maszyny mają się uczyć, jak obsługiwać ludzi, a nie w których nadal to ludzie mają się uczyć obsługi maszyn. My już na to nie mamy czasu. Nazywam się Dawid Wójcicki, jestem prezesem i współzałożycielem Voistel Communications. Jestem przedsiębiorcą. A dyplom, drodzy Państwo, wręczy pan Jerzy Koźmiński, przewodniczący jury konkursu, prezes zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. A liczby w Voistel Communications robią wrażenie. Plus 140% rok do roku to dynamika przychodów w 2017 versus 2016. No i coraz więcej obsługiwanych klientów. Ta liczba procesów podskoczyła z 15 do 51. Halo, halo, no brawo. Przychody rosną, rośnie też teraz napięcie, bo to jest ten moment, kiedy poznamy zwycięzcę w tej kategorii. W kategorii nowe technologie, innowacyjność. Nominowani w tej kategorii. Paweł Gurgul i Wojciech Gurgul, PGS Software, Krzysztof Kostowski, Playway, Wiktor Schmidt i Jakub Filipowski, NetGuru, Dawid Wójcicki, Voistel Communications. Gratulujemy. A nagrodę w kategorii nowe technologie, innowacyjność wręczy prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapraszamy na scenę pana Marka Dikla. Dobry wieczór Państwu. Koperta nienaruszona. Otwieram. Pod światło też nie było nic widać. Nagroda została przyznana za stworzenie unikalnego modelu biznesowego, to rozwinięta firma z branży tworzy warunki do rozwoju dla początkujących i kreatywnych przedsiębiorców. To już chyba wiecie, kto wygrał.
Zwycięzcą jest Krzysztof Kostowski, Playway. Dobry. Chciałem wszystkim podziękować. Dobrze mnie słychać? Nie do końca byłem przygotowany na to, bo cały czas mamy premiery kolejnych gier. Chciałem podziękować wszystkim moim zespołom deweloperskim. Jest ich teraz ponad 50. Mamy blisko 39 samych spółek w grupie, z czego większości to są spółki zależne. Mam nadzieję, że udało nam się stworzyć środowisko, w którym są w stanie funkcjonować i odnosić sukcesy. 10 dni temu już udało nam się znaleźć kolejną grę, która będzie ważnym punktem w naszym portfolio, a takich gier już mamy u nas kilka. Mam nadzieję, że będziemy największym podmiotem tego rodzaju na świecie, jeśli już dzisiaj takim nie jesteśmy. Dziękuję wszystkim i wielkie podziękowania dla moich deweloperów, bo dzięki nim właśnie tutaj dzisiaj przed Państwem stoję. Gratulujemy. Wielkie brawa. Krzysztof Kostowski, Playway. Do stolika. I to, drodzy Państwo, kandydat, który może zostać przedsiębiorcą roku 2018. A przed nami kolejna kategoria.